Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Sialodato Jezu Chrysto. Sempre sialodato. Guardate. Po polsku i po włosku. Allora, Polako e in Italiano. Moi drodzy, przed sanktuarium Matki Bożej w Pompejach. No nie mogłem nie wrócić dzisiejszego przedpołudnia, południa w zasadzie, mimo dużych temperatur, tutaj do tego miejsca, bo wczoraj późnym wieczorem dotarłem pod Pompeję, ale trzeba było się zatrzymać dzisiaj. Dziś w dzień narodzenia Najświętszej Marii Panny. To właśnie jej chcę zanieść bukiet kwiatów. Ktoś złożył u stóp świętego Szerbera. Mam tu relikwie. To tak jakby on chciał złożyć te kwiaty i prosimy święty ojcze Szerberu u całej dłonie stopy Matce Bożej, ale przede wszystkim dziękujemy Bogu samemu za to, że dał nam Matkę, za życie nasze. Dziękujemy za to, że jesteśmy. Kochani moi, tyle spraw pragnę przedłożyć również tu przed jej wizerunkiem w Pompejach. Moi drodzy, zastanawiałem się, jakie życzenia Matce Bożej. No jakie? Przecież nie możemy takich życzeń, jak my sobie składamy. Ale są takie życzenia. O Matko, byś nie roniła łez, bólu łez, bo Twoje dzieci nie kochają. Bo Twoje dzieci mówią, że wierzą, a miłości nie mają. O Matko, życzymy Ci, abyś nie była smutna, nie zasmucała swojego oblicza naszym postępowaniem. Chcemy wycierać swoje łzy. Dlatego razem ze świętym Szerberem dzisiaj, Maryjo, przepraszamy Ciebie i dziękujemy Ci, że jesteś naszą Matką. Niech te kwiaty będą chociaż taką małą, drobną cząstką od nas ludzi, Twoich dzieci. Wdzięczności, Maryjo, tu w Pompejach, gdzie czcimy Ciebie jako Królową Różańca Świętego. Carissimi fratelli sorelle, allora ieri da Calabria sono arrivato presso Pompei molto tardi, ma non potevo oggi nella natività della nostra Madre Santissima non passare qui a Pompei, e l'ho portato questi fiori, qualcuno ha regalato sottopiedi a San Charbel in Calabria, una famiglia l'ha regalata, ma noi questi fiori portiamo davanti alla Madonna qui a Pompei, da San Charbel, qui vedete, sono le sue reliquie, è lui che sta facendo pellegrinaggio in tutta Italia, ma sono felice che mi ha fatto proprio arrivare in quel giorno della natività di nostra madre Maria, è proprio in questo luogo. E quale augurio possiamo dire? Non come scambiamo augurio tra noi, ma soprattutto Maria, vogliamo dirti di non piangere, perché tanti, tanti purtroppo non amano, dicono credono ma non amano, e poi scendono le tue lacrime, perché tu ci stai invitando sempre a noi di essere discepoli del tuo amore, dell'amore del Signore, ma poi vogliamo augurarti di non essere triste per causa nostra e chiediamo perdono, e San Charbel proprio oggi bacia le mani e i piedi di Maria e diciamo grazie Gesù, diciamo a Dio Onnipotente grazie perché ci hai donato lei per essere grande strumento della nostra salvezza. Ora vado a portare questi fiori. Ancora tolgo la mascherina, jeszcze usunę tę maskę. Maryjo, prosimy Cię, wspieraj nas, chroń nas i prowadź nas do Jezusa. O Maria, Ti preghiamo, difendici a noi e accompagnaci sempre sulla via del Signore. Thank you.
Kochani moi, tak mogliście zobaczyć ten moment. Dla mnie tak bardzo też przeżyłem go dzisiaj, że tak to wszystko się ułożyło w tej pielgrzymce, którą odbywam przez Italię z relikwiami i figurą świętego Szarbela, aby tu właśnie być, w Pompejach, w drodze, bo już trzeba jechać dalej. Jakże dziękuję Matce Najświętszej za moje życie, za życie moje kapłańskie, za wszystkich kapłanów. Kochani moi, wszystkich, gdziekolwiek są, polecamy ich Matce Najświętszej, bo przecież to umiłowane jej dzieci i ci kapłani, którzy służą, są przy ołtarzu i ci, którzy porzucili ołtarz z różnych powodów i ci, którzy pragnęliby wrócić do kapłaństwa. Wszystkich kapłanów w całym Kościele rzymskokatolickim i w Kościele katolickim i Kościele narodowym. Wszystkich, a najbardziej polecamy Matce Bożej tych poranionych w sercu dzisiaj. Wielu, wielu z nas. Moi drodzy, dlatego te życzenia, które złożyłem na początku Matce Bożej, by były przede wszystkim odzwierciedleniem w naszym życiu w ten sposób. Ile razy czynimy dobro i więcej kochamy, ocieramy łzy Matce Najświętszej i sprawiamy jej największą radość. Matko Najświętsza, prosimy Cię, weź swą opiekę każdą polską rodzinę, każde dziecko, które przychodzi na świat, aż do każdej osoby, która odchodzi z tego świata. My jesteśmy Twoje dzieci. Weź całą Polskę pod swą opiekę. Weź wszystko, całą rodzinę naszych domów modlitwy ekumeniczną, bo cieszę się, że 14 września pobłogosławię dom modlitwy świętego Szarbela rodziny prawosławnej, ale oni też bardzo kochają Matkę Najświętszą. Dlatego weź nas pod swą opiekę, a zwłaszcza tych zagubionych, tych pogubionych w życiu, tych, którzy są smutni, w depresji. O Maryjo, prosimy Ciebie, Matko nasza, przyjmijmy Boże błogosławieństwo relikwiami świętego Szarbela, który zawsze czcił Matkę Bożą w Pompejach. To nie przypadek, że dziś chciał tu przybyć w tych świętych relikwiach, bo przecież w jego pustelni jest wizerunek Matki Bożej Pompejańskiej. To nie przypadek. Ja myślałem, że tak wypadło, ale to on zapewne tego chciał. Dlatego błogosławieństwo tymi relikwiami świętego Szarbela niech spocznie na was, ale najpierw jeszcze w języku włoskim. Cari fratelli e sorelle, allora non è un caso che mi sono trovato a Pompei in questo mio viaggio che fra poco continuerò, questo pellegrinaggio con San Charbel in tutta l'Italia, perché ricordiamoci, San Charbel nel suo eremo aveva immagine della Madonna di Pompei. Allora sicuramente ha voluto di fare questo omaggio lui, ma da parte nostra dice oggi a Maria tutto bello dai nostri cuori, ma come dicevo all'inizio, prima che sono andato a lasciare fiori, dicevo l'augurio di non piangere Maria, ma io posso dire dobbiamo fare di tutto, di asciugare le lacrime a Maria. Più che abbiamo l'amore verso prossimo, siamo quelli che asciugano le lacrime di Maria. Più che accoglieremo tutti e vogliamo affidare tutte le famiglie d'Italia, tutti i problemi sotto i piedi a lei, ogni famiglia, ogni sacerdote. Sapete, qualunque sacerdote, perché sono i figli prediletti di Maria, quelli che sono sull'altare, che servono, che celebrano messe, ma anche quelli che hanno abbandonato il sacerdozio. Come sapete quanto sono a me cari questi sacerdoti che sono nel mondo, ma non sappiamo dove, ma non celebrano tanti di loro più la Santa Messa. Ma sono quelli che vogliono forse tornare. Maria cerca di creare una strada nuova anche per loro, di farli ritornare con
questa gioia del cuore. Preghiamo, cari fratelli e sorelle, per tutte intenzioni, vi affido tutti. E quella benedizione con le reliquie di San Charbel, che sia la benedizione per ogni famiglia, per voi. Ma veramente, ho detto a Maria, essendo davanti questo miracoloso quadro, o Madre, intercedi per noi, intercedi di essere veri apostoli dell'amore. E devo continuare quel pellegrinaggio, vi benedico con queste reliquie. O Maria, Regina del Rosario, prega per noi. O Matko Najświętsza Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Beato Bartolongo, prega per noi. Błogosławiony Bartolongo, módl się za nami. Santi Giovanni Paolo II e San Charbel, pregate per noi. Święci Janie Pawle II, święty Ojcze Charbelu, módlcie się za nami. Benedizione, błogosławieństwo. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Niech was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś, Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, ecco io sono serva del Signore. E Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maria, o Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.